But 10 minutes from now, once again, please make sure all your seatbelts are fastened. Laptops, computers, and larger portable electronic devices must be restored at this time under the seat in front of you or in your overhead locker device. Witam. Za chwilę będziemy podobno lądować na Teneryfie. Mam nadzieję, że pilot się nie pomyli, bo widok przez zamarznięte okna przypomina raczej Islandię. Jednak jesteśmy na Teneryfie. Jedziemy teraz na północ wyspy do Puerto de la Cruz. To prawie 100 km, więc na miejscu będziemy prawdopodobnie już po zmroku. No niestety, jest już po 21, więc chyba zwiedzanie zostawimy sobie na jutro. Dzisiaj krótki spacerek tylko po najbliższej okolicy i wracamy do hotelu. No to ruszamy na zwiedzanie Puerto de la Cruz. Pogoda nie jest rewelacyjna, zresztą tutaj na północy prawie nigdy nie jest zbyt piękna pogoda, ale na zwiedzanie to wystarczy. Miasto jest jednym z większych na Teneryfie, około 30 tysięcy mieszkańców, ma sporo atrakcji podobno. Ogród botaniczny, zoopark, molo, promenadę, zamek San Felipe. Także jest tutaj co zwiedzać, ale przyjechaliśmy tutaj głównie ze względu na położenie na północnej części wyspy, bo jest to idealne miejsce wypadowe do zwiedzania wszystkich ciekawszych miejscowości Teneryfy. I to każdy z nich prawie można dojechać komunikacją autobusową właśnie z Puerto de la Cruz. Przed wyjazdem na Teneryfę słyszeliśmy wielokrotnie, że najpiękniejsza miejscowość na wyspie to Orotava. Że piękna architektura, piękne ogrody, zupełnie inna atmosfera niż w pozostałych miejscowościach. Ponieważ tylko kilka kilometrów od Puerto de la Cruz w głąb wyspy, postanowiliśmy to sprawdzić. Wsiedliśmy do autobusu, no i jesteśmy.
Dzisiaj jedziemy do krainy deszczowców. To wschodnia część wyspy, gdzie prawie codziennie pada deszcz. No ale dzięki temu jest to jednocześnie najbardziej zielona część Teneryfy. Można tu dojechać z Puerto de la Cruz autobusem przez siatką w La Lagunie. Jesteśmy z powrotem w La Lagunie. To miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wygląd starej części miasta właściwie nie zmienił się tu od XVI wieku, także myślę, że będzie tutaj co oglądać. Zakończenie wizyty w La Lagunie niespodzianka. Do Santa Cruz de Tenerife można dojechać tramwajem. To chyba znacznie lepsze rozwiązanie, i szybsze, i wygodniejsze niż autobus. Wysiadamy koło charakterystycznego budynku Auditorium de Tenerife. To tutaj odbywają się wszystkie najciekawsze koncerty, głównie muzyki klasycznej, ale również i filmowej, rozrywkowej. Z tyłu budynku, na blokach broniących wybrzeże, mamy galerię sławnych muzyków. Trochę szkoda, że nie przyjechaliśmy tutaj w czasie karnawału, bo to podobno niezapomniane widowisko. Santa Cruz de Tenerife to drugie co do wielkości miasto na Wyspach Kanaryjskich. No jest już niestety trochę późno, więc na pewno wszystkiego nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Tak jak przewidywałem, zrobiło się ciemno. Jesteśmy na dworcu autobusowym i wracamy do Puerto de la Cruz. Dzisiaj odwiedzimy dwa bardzo ciekawe miasteczka leżące na wybrzeżu na zachód od Puerto de la Cruz. Pierwsze z nich to Hico de los Vinos. Właściwie nie byłoby może tam nic ciekawego, po prostu ładne miasteczko nadmorskie, gdyby nie największa atrakcja, tysiącletnie smocze drzewo.
i następne miasteczko, Garachico. Kiedyś najważniejszy port Teneryfy. Niestety w 1706 roku miasto niemal całkowicie zniszczone przez lawę z wulkanu Teide. Nie odzyskało już dawnej świetności, ale dla turystów to miejsce warto odwiedzić. Dzisiaj jedno z najciekawszych miejsc na Teneryfie. Wieś Maska, leżąca w górach 600 metrów nad poziomem morza. To miejsce dostępne dla samochodów dopiero od lat 70. XX wieku. Sam dojazd, znalezienie miejsca do zaparkowania, no to już jest niezłe wyzwanie. We'll be right back.
maski można zejść wąwozem aż do samego oceanu. Podobno to piękna trasa. Niestety potrzebne jest zezwolenie, które wcale nie jest łatwo. Nam się nie udało, więc po krótkiej wizycie we wsi jedziemy dalej do Buena Vista. Vista del Norte, no to bardzo ciekawe miasteczko, sympatyczne, no ale czas nas goni, więc po krótkiej wizycie jedziemy dalej na zachód. Jesteśmy na półwyspie Punta de Teno. To najbardziej na zachód wysunięty punkt Teneryfy. Silny wiatr, wulkaniczne wybrzeże sprawia takie wrażenie, jakby to był koniec świata. No ale widok na klifie Los Gigantes jest piękny. Trochę szkoda, że ta część półwyspu z latarnią morską jest zamknięta dla zwiedzających. Dzisiejszy dzień powinien być najciekawszy z całego pobytu na Teneryfie. Przynajmniej taką mamy nadzieję. Chcemy zdobyć szczyt Teide. To jest 3718 metrów. Najwyższy szczyt Hiszpanii. Najpierw chcemy wjechać kolejką linową na 3555 metrów i dalej pieszo wejść na szczyt. No niestety mamy pecha. Podobno jest zbyt silny wiatr i kolejka dzisiaj nie kursuje. Pozostaje nam próba wejścia pieszo na szczyt. To ponad 2000 metrów różnicy w poziomach i kilka godzin wchodzenia. No ale spróbować warto, bo mamy zezwolenie na wejście na szczyt na godzinę 15. Może zdążymy.
nas dzisiaj nie opuszcza. Droga na szczyt też zamknięta. Kolej zatem na plan numer 3. Mam wykupiony nocleg w hotelu Parador de las Canadas na samym środku wulkanu. Jutro spróbujemy ponownie wjechać chociaż na te 2555 metrów, o ile kolejka oczywiście będzie jeździć. Teraz wracamy, trochę pospacerujemy po okolicy, no i czekamy na jutro. Niestety dzisiaj wieje w dalszym ciągu. Nie można wjechać na szczyt, więc wracamy do Puerto de la Cruz oddać samochód, a potem jedziemy na ostatni nasz nocleg przed wylotem. Nocleg w dosyć dziwnym hotelu niedaleko lotniska. Przypomina to raczej miejsce przymusowej pracy na plantacji bananów. Zostawiliśmy bagaż i poszliśmy trochę się przejść i zbadać trasę ewentualnej ucieczki. Jest 6 rano. Właścicielka hotelu okazała się bardzo miła i odwiozła nas żywych na lotnisko. Trochę nam teraz głupio za te wieczorne podejrzenia. W każdym razie za 2 godziny opuszczamy Teneryfę.